Szczęść Boże, Krzysztof Losz, Witam w poniedziałkowym programie Polskiej Punkt Widzenia. A naszym gościem jest dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże, dobry wieczór, panie prezesie. Szczęść Boże, dobry wieczór. Panie prezesie, niedawno wrócił pan z Izraela razem z polską grupą, polską delegacją, zespołem ekspertów, który przeprowadził rozmowy, dialog, mówi prawno-historyczny ze stroną izraelską. No właśnie, czy można już mówić o jakichś efektach tego spotkania? No, takie pierwsze efekty, myślę, że można zauważyć, że następuje jednak pewna deeskalacja tego, może nie konfliktu, ale tego, tego problemu, jaki się, jaki się wyłonił. Już nie ma tych negatywnych wypowiedzi, przynajmniej ze strony oficjalnych osób. Mamy taką nadzieję, że że jest to do, krok w dobrym, dobrym kierunku, jaki te komisje, te zespoły wykonały. Zresztą to te, 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 te spotkanie rodzi jakąś umiarkowaną nadzieję na to, że, że będziemy szli wspólnie ku jakiemuś rozwiązaniu. Czy y, jadąc do Izraela, czy waszym zadaniem było, było negocjowanie? Bo czasami takie opinie było, y, y, można było przeczytać, zwłaszcza na portalach internetowych, że y, nasza grupa jedzie do Izraela negocjować zmiany w ustawie o IPN. Nie, no nie moglibyśmy tego robić, nie mamy takich uprawnień. Zresztą Polska jest suwerennym państwem i nikt nie ma prawa wpływania na polskie y, prawo, jakie są przepisy, ani, ani Izrael, ani Rosja, ani Stany Zjednoczone, ani Bruksela, ani inne. Państwa, mamy suwerenny parlament wybrany w wyborach, i to on decyduje o tym, jakie są przepisy prawa. Oczywiście można rozmawiać o pewnym rozumieniu, interpretowaniu, jak wyjaśnianiu, na czym polegają te przepisy, chociaż to jest też takie wyjaśnianie częściowe, dlatego że właściwie. W Polsce od interpretowania prawa są, jeśli jest jakiś konflikt, to jest, są sądy. I te sądy będą ostatecznie rozstrzygać. A czy podczas tych rozmów pan prezes miał wrażenie, że te, ten spór wynikł z, jakby z pewnej niewiedzy środowisk żydowskich? Niezrozumienia? Czy to były emocje, czy to była nie wiem, jakaś gra polityczna? No, Publicyści się dopatrują tego, że u początku stała te emocje polityczne, prawda, rywalizacja międzypartyjna w Izraelu. Natomiast, jak pan pyta o wiedzę, to ja bym powiedział, że, że raczej była to jej brak, albo właściwie zła wiedza. O, w ten sposób, dlatego że te media i, i też i elity w, w tym kraju były nie do końca prawdziwie informowane przez różne środowiska o tym na temat tego, jaka ma rolę pełnić to, to prawo. Były kiedyś zarzuty dotyczące tego, że będzie ona obejmować naukowców, a przecież już wiele miesięcy wcześniej tam pojawiła się autopoprawka, na mocy której wyłączono w ogóle kwestie naukowe z, z tej ustawy. Ona nie obejmuje żadnych książek, prac, które, które mają te które są pracami właśnie badawczymi. I, i, I to spotkanie było potrzebne po to, żeby też wyjaśnić, żeby oni od tych osób, które się znają na tym, które pracowały nad tą ustawą albo które pracują w tych instytucjach, które będą wykonywać to prawo, no żeby się dowiedzieli, że no nie jest to taki y, y, diabeł straszny, jak go malują. Po prostu, bo naprawdę, mamy obraz w Izraelu polski, jaki ma, no jest strasznie y, czarny. Może no nie jest taki, że jest, nie jest on całkowicie negatywny, bo tam przebijają się przez te, w tych mediach izraelskich też i pozytywne y, artykuły, ale no, należą zdecydowanie do, do, do mniejszości. Zresztą, gdy przyjechaliśmy, to tego dnia, kiedy miały być te negocjacje, to przywitał nas rano w hotelu y, artykuł w Jerusalem Post, w którym tytuł artykułu był, że. Polacy byli w czasie II wojny światowej tak samo źli jak Niemcy, jak naziści, nawet. Polacy byli tak samo źli jak naziści, więc tu już widać, że nie było to, ten nasz wjazd nie był łatwy, no ale tam prasa, to też trudno mieć zarzut do strony izraelskiej rządowej, bo prasa jest niezależna od, od, od czynników rządowych, ale widać, jak pomaga. W negocjacjach w stronie, w stronie przekaz, izraelskiej. Przekaz można powiedzieć, że jednolity taki proizraelski. A tak, to ona no, no, naprawdę no, szapoba no. dla strony izraelskiej, że w tym takim w, w, w starciu z tą Polską, ataku na Polskę, to tam było prawie że jednolita W tym sensie, że wspierają się nawzajem w tych, tych, tych różnych. różnych. Tutaj u nas no, różnie. W u nas różnie. Jest, tak? U nas nie ma tej jednolity i jak się broni interesów Polski czy, czy sytuacji, to. No, żeby była jedność, to jest bardzo trudno. Zresztą pan redaktor wie, telewidzowie wiedzą, że w każdej sprawie, nawet najbardziej oczywistej, najbardziej dla Polski ważnej, bardzo trudno jest znaleźć jednolite stanowisko wszystkich sił parlamentarnych. Czyli widać, że w Izraelu jest jakby pełna zgoda co do. Tej polityki historycznej, tak, tak byśmy powiedzieli odnośnie II wojny światowej Holokaustu, tak można, po, można by w skrócie powiedzieć, że. Myślę, że ma pan rację, że takich u nich różnic do podejścia do, do Holokaustu jakichś dużych między różnymi siłami politycznymi to raczej nie ma. Wszyscy uważają, że to jest coś, najważniejsza rzecz, straszliwa w, w historii ich narodu i to jest oczywiście racja, trzeba przyznać ale też pokazują właśnie, star starają się pokazać tą wyjątkowość i nie tylko w swoim kraju, ale na całym yy, świecie yy, i też pokazując yy, też, że ci wszyscy inni, którzy byli, no byli tymi mniejszymi lub, lub większymi, ale jednak tymi, którzy... Yy, przeszkadzali yy, przetrwaniu yy, społeczności żydowskiej? No właśnie, dla, dla Polaków takie opinie są krzywdzące, bo no często się nawet, nawet i Żydzi po, przy, przyznają, że yy, tytuł Spalić yy, wśród narodów świata no najwięcej tych tytułów mają Polacy, ale właśnie yy, częściej słychać w tym międzynarodowym obiegu yy, historycznym, yy, dziennikarskim, medialnym yy, nie w, yy, opinie, właśnie, że Polacy. No, przyłożyli rękę do Holokaustu. Jak z tym walczyć, panie prezesie? Jak, jak tu przekonywać ludzi? No na pewno nie da się w rok czy pół, pół roku pewnie tego zrobić, żeby ta polska narracja no, była zauważona na zachodzie. Przede wszystkim to są oczywiście można na różne sposoby pokazywać. Wiadomo, że takiej bieżącej yy, pracy to są dostępne. To są kwestie. Po, yy, Kultury masowej, popularnej, to są filmy, to są. Yy, a to zaniedb zaniedbaliśmy w ogóle. A to jest zaniedbane, naprawdę. Jeśli były yy, filmy o Polakach ratujących Żydów, to one nie były robione z takim budżetem, na takim poziomie artystycznym, jak te, które były pokazywały drugą stronę. Przecież no ten tak. film. Oczywiście nie mówimy o pokłosie, bo to była szmira, która tak, tak, także tak, artystyczna, tak, tak. ale na przykład film Ida pod względem artystycznym. To był naprawdę, to było naprawdę majstersz, majstersztyk, natomiast tam poszły duże pieniądze i to jest, dużo była promocja, natomiast my nie mamy czegoś takiego po naszej stronie. A wracając do tego, jak bronić się prawdą historyczną, to przede wszystkim należy pokazywać przede wszystkim, rolę, jaką polskie państwo odziemne, odegrało w czasie II wojny światowej. Był to pierwszy kraj, który się przeciwstawił Niemcom, którzy byli. III, tej Rzeszy Niemieckiej, która była antysemicka, która niszczyła Żydów już, już przed wojną. I to był kraj, którego rząd na uchodźstwie i polskie państwo podziemne zawsze stały po stronie aliantów i wspierały Żydów. Ja tutaj przyniosłem, przyniosłem katalog naszej najnowszej wystawy, która była pokazana po raz pierwszy w grudniu ubiegłego roku o Radzie Pomocy Żydom Żegota. Naprawdę mamy się czym Szczycić. W żadnym innym kraju yy, taka instytucja nie powstała, przecież Żydzi byli represjonowani w wielu, yy, niszczeni, mordowani w wielu krajach. I powinniśmy też pokazywać te, te, yy, te pozytywne przykłady odniesień wobec Żydów, nie zapominając, że były także te, te negatywne, bo tutaj te badania, które są te yy, takie yy, bardzo szczegółowe, pokazują, że. Zdarzały się te przypadki szmalcownictwa. E, niekiedy one wynikały z własnej inicjatywy, ale niekiedy też e, na przykład Polacy na rozkaz Niemców musieli brać udział w poszukiwaniach pod, pod y, Żydów, którzy się ukrywali pod karą śmierci czy pod. Y, różnymi innymi groźbami to trzeba zbadać wszystko pokazywać ja jestem zwolennikiem tego w kontekście tego, wydarzeń wojennych to co pan doktor mówił. w kontekście mówi wydarzeń wojennych ale też trzeba powiedzieć w miary nie można przykładać do tamtej Ale nie to epoki po prostu myślenie no jest szeroko obecne w dzisiejszych mediach zwłaszcza za granicą i to w ogóle to jak pytają, pytają niektórzy z zachodu że Dlaczego wpuszczaliście Gestapo w nocy tak. do swojego mieszkania? Przecież trzeba było powiedzieć, żeby przyszli rano, bo przecież jest godzina, jest godzina nocna, jest godzina nie można wpuszczać albo dlaczego było też takie padło pytanie z jednej z grup, które przyjechały do obozu do dawnego obozu koncentracyjnego Birkenau? Dlaczego mieszkańcy sąsiednich wsi nie wyszli z transparentami protestować przeciwko zagładzie Żydów, która się dokonywała w ich sąsiedztwie? I to po prostu takie są, y, taka jest stan, wiedza, stan wiedzy, no tak, to to, często to, to na, zdumienie, na ale stało. czasami no po prostu wręcz, no, nie wiadomo, jak nawet reagować prawda, na takie no, kompletnie odrealnione w ogóle zarzuty. To, no to trzeba pokazywać, to, to jest taki, brak wiedzy, że no to, to jest bardzo duża praca, jaką musimy wykonać, jaka przed nami stoi. To jest po prostu nieustający czyli, konieczność. Czyli, czyli Panie Prezesie, no IPN oczywiście tutaj ma ogromne zadania, ale to generalnie no jest też ogromna rola naszych instytucji państwowych, żeby na przykład pomagać w mm, chociażby organizowaniu, nie wiem, stypendiów, prawda, dla badaczy zachodnich, żeby przeszli tutaj do Polski, oglądali jak to wygląda. Y, to, co właśnie Izrael przez dziesiątki no. lat robił, prawda? I jakby ta narracja żydowska na temat Holokaustu, ona jest obecna, i znana w świecie. Natomiast właśnie o, o, o Polakach, no to wie jakieś wąskie grono badaczy tak naprawdę, prawda? Specjalistów, niestety. To prawda, ale te, te granty to jeszcze nie tylko z Izraela, to jeszcze bardziej na przykład Niemcy, którzy mają bardzo rozwiniętą sieć placówek kulturalnych, sieć grantów i te są badania prowadzone i tutaj trzeba iść też trochę tymi, tymi Ścieżkami, no mówię, że mamy taką historię, że naprawdę możemy się. No e, właśnie, panie, panie prezesie, bo mamy historię chociażby mm, Polaków, właśnie, którzy ponosili śmierć za pomaganie Żydom. To, co na zachodzie ewentualnie groził, nie wiem, mandat, czasami więzienie, być może czasami w innych krajach wysłanie do obozu, ale w Polsce kara śmierci. Symbolem właśnie mm, tej pomocy jest rodzina Ulmów. Niedługo będzie kolejna rocznica ich zamordowania. W Sejmie leży ustawa. Projekt ustawy prezydenta o upamiętnieniu w ogóle tych właśnie Polaków ratujących Żydów. Takie przykłady może to, to może być jakiś też klucz do dotarcia do tej opinii zachodniej? To też jest to sposób i, te, i musimy iść też tą drogą, ale y, 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 musimy pokazywać szeroką gamę tych, y, 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 też tych, tych osób, które zginęły. Ja mówię, to było około tysiąca i tych, którzy ratowali. Dlatego, że y, ja byłem zaangażowany w, w pokazywanie historii rodziny Ulmów i to bardzo. Szeroko i ona już jest powszechnie znana, może powszechnie tu dużo powiedziana, ale jest już znana. Ale nazwisko razie, jest znane, tak, tak, tak. Ale to mhm. już teraz mówią w ten sposób, a owszem, to już przyznają tak, że była rodzina Ulmów, no ale to był wyjątek, yy, yy, to było takie jasne światło, jasny promyk w mroku okupacji, prawda? Że to jest po prostu absolutny wyjątek. Absolut, absolutny wyjątek. wyjątek. Jak na to, że groziła kara śmierci, to tych wyjątków yy, bym powiedział oczywiście troszeczkę ironizując, było bardzo dużo. Chociaż wobec tej pomocy, jaka była potrzebna, jaką Żydzi oczekiwali, no to też było jej niewystarczająco. Ale czyż możemy mieć pretensje wobec tych ludzi, którzy sami byli poddani eksterminacji, którzy sami byli nękani tymi obowiązkowymi kontyngentami, którzy tak jak na Zamojszczyźnie sami byli wysiedlani, którzy z Wielkopolski byli wysiedlani, którzy musieli przejmować tak, ma o Polsce tych, którzy byli wysiedlani w różnych. No właśnie, po tym się wspomina o tym kontekście właśnie historycznym, że przecież no, w generalnej guberni prawda, były te największe, czy w sąsiedztwie generalnej guberni te największe obozy i getta największy na ziemiach polskich. No ale właśnie, dziesiątki tysięcy ludzi było wysiedlanych z Wielkopolski, z rejonów tych, które włączono do Rzeszy prawda, bezpośrednio. i... Tym ludziom przede wszystkim pomagaliśmy. Poza tym, no właśnie, panie prezesie, przecież mało się o tym mówi, no ale pomoc dla Żydów była o tyle trudniejsza, że byli to ludzie no, żyjący w swojej kulturze, prawda, cywilizacji, oddzielający się od Polaków tak, widoczni. prawda. Bardzo często mówiący innym językiem. Tak, tak. To było. Rzeczywiście nie było to proste i też trzeba było mieć zaufanie do tych osób, których się ukrywało, dlatego że też. Mm, żeby kogoś ukrywać, to wymagało to konspiracji, to musiało być, to wielu żołnierska to dyscyplina tak. musiała być ze strony tych Żydów, którzy się ukrywali. To wiele różnych, wiele różnych musiało być też powodu, żeby to było, zakończyło się sukcesem spełnionym. Natomiast i o tym, natomiast to, jak Polska była eksploatowana, Polska jako kraj była największą ofiarą II wojny światowej, jako naród. Żydzi byli największą ofiarą. Natomiast jako państwo, jako kraj cały, to Polska jest największą ofiarą II wojny światowej i to jest nieznane na świecie. I także w Izraelu. Ja z tymi, którzy żeśmy rozmawiali przy tym stole szerokim w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Izraelu, to oni oczywiście są poinformowani, bo to są światli ludzie z, z elity, oni o tym oczywiście wiedzą, ale ja zgłosiłem taką uwagę. Przepraszam bardzo, bo był taki zarzut, że zrównujemy ofiary polskie i żydowskie, że mają takie wrażenie, że w mm -hmm. Polsce zrównuje się te ofiary. Ale ja mówię, ale przecież wydaje się nam, że w Izraelu nie ma wiedzy o tym, jak Polacy byli niszczeni, jak byli eksterminowani w tym powszechnym odczuciu. My jesteśmy tam po prostu traktowani jako ci, którzy po prostu kolaborowali. Także nie liczni zginęli, prawda? Więc to jest po prostu. Oczywiście nie mogę zawsze generalizować, bo zawsze są takie tytuły, które mówią o, o, o tym, że Polacy też byli, a to jest tak po prostu bardzo oględnie napisane, bardzo oględnie między, między wierszami i naprawdę niewiele się wie o tym, co Polska, co Polacy wycierpieli w czasie II wojny światowej. Ja wiem, że to cierpienie oczywiście było... Jak mówię, śmierć jest równa, czy śmierć Polaka, czy śmierć Żyda to jest taka sama. I tutaj nie można mówić. Która, która jest ważniejsza, każdy cierpi tak samo. Mówię, ale mówię, jako naród, Żydzi byli przeznaczeni całkowicie do, ekster do eksterminacji. Prawda? I Polaków to dotykało elity, dotykało tak jak za dotykało różnych sytuacji, była to jednak inna. Ale to była ogromna ofiara. Nigdy w historii Polski, w naszych dziejach 1050-letnich nie spotkaliśmy się z taką, jako Polacy też etnicznie mówię, z taką agresją, z, taką, z takim niszczeniem nas, nas jako Polaków. To była wojna totalna, wojna całkowita, a zresztą też jest przecież znany generalny plan OST. Według jego założeń w przyszłości Polacy mieli też być podani nie takiemu samemu, ale bardzo podobnemu traktowaniu jak, jak, jak Żydzi. E, mieli być, e, część miała być wymordowana, część wysłana na Syberię, gdzie miała e, m, tam pracować, a część miała zostać e, pozostali mieli niewolnikami. Tutaj miały być Gross wielkie Niemcy na terenie takim tym, Panie się profesorze, nie chciałem jeszcze na koniec zapytać o jedną rzecz, bo no mamy kolejną rocznicę wydarzeń marcowych, okrągłą, marzec 68. Yy, właśnie, jak jako historyk pan patrzy na te wydarzenia, to rzeczywiście był, jak, jak często się słyszy w publikacjach zachodnich, dalszy ciąg tego, tej antysemickiej polityki Polski? Nie, to był przede wszystkim marzec 1968 to jest wielki zryw wolnościowy wielki zryw studentów i młodzieży w walce przeciwko systemowi komunistycznemu. Natomiast z tym okresem jest także związana ta antysemicka nagonka ze strony władz komunistycznych, którymi wówczas kierował Władysław Gomułka. I to jest, Szanowni Państwo, w historii Polski, ja mówię, bo to była komunistyczna Polska, ale to w historii Polski licząc te okresy właśnie komunizmu, różne, to jest jedyny rząd, który był antysemicki. I to nie był rząd w wyłonionych, demokratycznych wyborach. Ja przypominam, że od 1944 roku rządzi do 1989 rządzili nami komuniści narzuceni yy, przez Związek Sowiecki, którzy nigdy nie uzyskali legitymizacji. I yy, no, ta, yy, ta yy, w części totalitarna struktura, później yy, yy, dyktatura, miała różne okresy swojej historii i przyszedł też taki okres antysemicki. I był on związany koniunkturalnie z sytuacją międzynarodową, dlatego że Związek Sowiecki trzymał sojusz z Arabami, którzy walczyli z Izraelem, a w Polsce bardzo wielu Żydów, ale nie tylko Żydów, sympatyzowało z Izraelem. Więc w związku z tym wykorzystano to do walki z antysemityzmem. Zresztą też profesor Eisler o tym mówił w ostatnim wywiadzie, że bardzo wielu też komunistów urodzonych po wojnie lub krótko przed wojną wykorzystało też tą sytuację do tego, żeby się pozbyć swoich towarzyszy, kolegów żydowskich, żeby sobie znaleźć lepsze miejsce przy, przy, przy władzy komunistycznej. komunistycznej. Oczywiście wśród tych 15 tysięcy przymusowo wysiedlonych było bardzo wiele osób uczciwych, Naukowców. Polska wiele straciła na tej przymusowej emigracji, ale naprawdę za to odpowiadają komuniści. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawialiśmy o trudnych relacjach polsko-żydowskich. Dziękuję bardzo jeszcze raz za wizytę studio. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy dziękuję. za uwagę. Z Panem Bogiem, miłej nocy.